Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i dzisiaj powiemy o grze Dominion Intryga. Dominion Intryga, o właśnie, chyba na początku dziwnie zaakcentowałem. Dominion. Dominion Intryga jest to niezależny dodatek. Innymi słowy, możesz mieć albo Dominion podstawowy, możesz mieć Dominion Intryga, ale jeżeli masz obie te gry, to jest w nich wszystko praktycznie, oprócz podstawowych kart, różne, a więc możesz je też ze sobą łączyć. Opowiem wam o grze i porównam ją trochę do Dominiona. Zrobiłem sobie tak w ogóle, ponieważ planuję, może już są na kanale, zrecenzować niezależnie Dominion Złoty Wiek i Dominion Przystań. Dlaczego recenzuję to wszystko osobno? Ponieważ poprosił mnie o to wydawca już dawno temu i się na to zgodziłem dawno temu i z dużym opóźnieniem publikuję te materiały, bo po prostu się inne rzeczy nakładały. A więc Dominion Intryga. Najpierw opiszę wam zasady, są one dokładnie takie same jak w grze Dominion. Później powiem wam, ile kart mi się podoba w intrydze, jakie są fajne karty, co nowego ten dodatek wnosi i jak on się jakby, no właśnie, jak on wygląda w porównaniu do podstawowego Dominiona. W kolejnych filmikach, gdy będę recenzował Złoty Wiek i Przystań, będę też je recenzował niezależnie, mówiąc o tym, co jest fajnego, co jest takiego sobie. No zresztą zobaczycie. Tak czy siak gra. Gra wygląda w taki sposób. Każdy na początku tworzy talię złożoną z 3 kart posiadłości oraz z 7 kart miedziaków. I właśnie te karty, które widzicie na górze, czyli miedziaki, srebrniki, złoto, posiadłości, powiat, prowincja, śmietnisko i też karty klątwy, których nie wykładam, bo wykładam je tylko wtedy, kiedy są potrzebne. To jest ta jakby baza, a 25 kart, i tutaj mamy 10 włożonych, ale ogólnie w grze jest 25 kart, czy zestawów kart, wybieramy lub losujemy z nich 10 i gramy. No i teraz tak, mam 10 kart w mojej talii, tosuję, dobieram 5 i w moim ruchu mam jedną akcję i jeden zakup. Na przykład mogę sobie za 3 złote kupić zarządca, tutaj jest koszt karty, kładę je wszystkie na stos kart odrzuconych i dobieram karty. W moim kolejnym ruchu mam teraz 4 monety, więc mogę kupić sobie jedną kartę za 4 złota. Kupuję na przykład hutę żelaza. Nie mam kart, a więc tasuję wszystkie moje karty. Tak wygląda podstawowa mechanika gry, czyli dosłownie buduję moją talię. Kupując karty, one trafiają do mojego zestawu. Oj. No i dobieram sobie 5 kart. Tak jak mówiłem, mam jedną akcję i jeden zakup. No i teraz te wszystkie karty tutaj, albo prawie wszystkie, są kartami akcji. Mogę też kupować karty zwycięstwa albo karty skarbu, które pomagają mi kupować inne karty. Na przykład mam kartę huta żelaza. Dodaję kartę o maksymalnym koszcie 4, a więc kupię sobie srebrniki, nie, kupię sobie kolejną hutę żelaza. I jeżeli jest to akcja, to mam dodatkową jedną akcję. Więc mam jedną akcję, ale dostałem dodatkową akcję, a więc zagrywam teraz zarządcę i wybieram, czy chcę plus 2 karty, czy plus 2 złota, lub wyrzuć na śmietnisko 2 karty. Okej, to może wywalam 2 posiadłości, żeby sobie trochę moją talię usprawnić. I mam na końcu jednego miedziaka, nic nie chcę kupić. Dobieram 5 kart i gramy dalej. I tak to wygląda w dużym skrócie. W każdej grze te 10 kart, które tutaj mamy, możemy wybrać inne lub wylosować inne. Instrukcja zawsze w podstawce, w intrydze, w wszystkich dodatkach daje nam zazwyczaj 6 lub więcej, jeżeli się nie mylę, wariantów takiego sugerowanego rozstawienia, czyli pewnego układu, który według wydawcy, według autora gry będzie sensownie działał. I teraz tak, intryga. Usiadłem sobie i obejrzałem wszystkie karty, jakie są w podstawce, jakie są w dodatku. Oczywiście wcześniej grałem w tą grę. I wybrałem sobie takie, które mi się podobają bardziej i też chętnie o nich jakby opowiem trochę więcej. Zacznę od tego, jak te dwie gry się porównują. Są one bardzo zbliżone. Te dwie gry, czyli podstawka, którą oceniłem na 5 na 5, a więc bardzo mi się podoba,
Jest, jeśli chodzi o poziom, jeśli chodzi o jakość gry, jeśli chodzi o różnorodność i to, jak ciekawe są karty, jest bardzo zbliżona do intrygi albo intryga zbliżona do podstawowego Dominiona. Naprawdę mi jest trudno je rozdzielić. Nie mówię tego dlatego, że chcę wam, nie wiem co, wcisnąć obydwie te gry. Uważam, że spokojnie można żyć mając tylko jedną z nich. Kwestia jest troszeczkę waszych preferencji i tutaj opowiem o tym, jakie mamy karty w intrydze, co w nich jest ciekawego. To, co ciekawego pojawia się w intrydze, to karty, które łączą akcję ze zwycięstwem albo są nietypową kartą zwycięstwa. Jest to zaledwie cztery karty spośród 25, a więc ten dodatek, czy ta gra nie ma jakiegoś mocnego charakteru i to może być jej wadą albo zaletą. Myślę, że to jest dobry ruch dla tych, którzy mają tylko intrygę albo kupią sobie tylko intrygę. Ta gra ma sporo takich podstawowych kart, innych niż w Dominionie, ale nie takich szalonych, czy bardzo nowych, jak w Złotym Wieku, czy w Przystani, o czym powiem w tamtych filmikach. A więc ta gra ma naprawdę sporo po prostu fajnych kart. Więcej tego samego, dosłownie. Nie ma dużej zmiany w tym, co się dzieje w grze. Nie ma jakichś dużych odchyłów i olbrzymich różnic. To, co mi się podoba, to kilka kart. Podoba mi się karta Starosta, która daje jeden punkt za każdy powiat. Powiaty, czyli takie średnie karty punktów, daje jeden punkt ta karta. Fajna jest karta Vestibule, która jest akcją, daje kolejną kartę i kolejną akcję i sama jest warta punkt zwycięstwa, więc zbieramy punkty zwycięstwa, nie zamulając sobie talię. Podobnie jest z kartą Harem, która daje dwa punkty i jest skarbem, albo z kartą Szlachty, która jest też kartą akcji i zwycięstwa, więc daję dwa punkty na końcu i wybieram, czy chcę plus trzy karty, czy plus dwie akcje. A więc to są bardzo fajne karty, gdy one się pojawiają, to bardzo chętnie po nie sięgamy. Bardzo fajna karta to też na przykład Baron, który daje jeden zakup, ale mogę odrzucić kartę posiadłości, czyli tą, aby otrzymać 4 złota. W przeciwnym wypadku dodaję kartę posiadłości. Bardzo ciekawy to jest, myślę, że motyw w grze, bardzo prosty. Mam posiadłość w ręku, działa ten baron inaczej, nie mam, działa inaczej. Kolejna bardzo fajna karta, prosta i tania, za dwie monety. Giermek, wybieram dwie akcje różne, czyli dwie opcje. To jest karta, akcja, zakup, moneta. Dwie rzeczy, które w tym momencie mi są potrzebne. Kolejna fajna karta to rozbudowa. Rozbudowa daje jedną kartę, jedną akcję i pozwala wyrzucić na śmietnisko kartę z ręki i dodaje kartę o koszcie o jeden wyższy. Czyli ona daje, rozbudowa sprawia, że fajnie buduje flow, dobieram kartę, mam akcję, nie straciłem jakby ruchu i sama rozbudowa sprawia, że karty wymieniam na jeden wyższą, czyli takie powolne nadbudowywanie kart. Bardzo fajny motyw. Kolejna karta ciekawa to właśnie Danina chociażby, czyli gracz po lewy odkrywa, a następnie odrzuca dwie karty z wierzchu swojej talii i jeżeli są to dwie różne karty, to dostaje dwie różne premie, jak jedna to jedną i te premie to są akcje, złoto i karty. Podobnie z hutą żelaza, którą przed chwilą wam pokazałem, czyli dobieram coś i w zależności od tego, co dobrałem, taką premię dostaję. Fajne są te karty wyboru w tej grze. Nie wiem, dziedziniec, bardzo fajny, dobieram trzy karty i odkładam kartę z ręki na wierzch swojej talii. Bardzo tania karta za 2 złota. I tak dalej. Jest tych kart takich ciekawych sporo. I tak jak mówię, to nie jest wielki przeskok z podstawowej gry Dominion. I usiadłem sobie i rozpisałem, ile kart jest, ile kart mi się podoba, czyli ile kart jest takich naprawdę fajnych, ile kart jest takich ok, a ile kart jest słabych. I zrobiłem tak w wypadku Dominiona, tak? Zrobiłem tak, jeśli chodzi o intrygę i oba dodatki. I porównując te dwie gry, Dominion ten wygrywa jednym punktem, można powiedzieć. Jedną kartą. Tutaj ja wypisałem sobie 21 bardzo fajnych kart i 4 fajne. Tutaj 20 bardzo fajnych kart i 5 fajnych. W ogóle muszę przyznać, że tak czytając karty i przeglądając je, odtwarzając sobie jak w to grałem, żadna z nich nie wydaje mi się słaba. Ale od razu też muszę dodać, że często jest tak w normalnym Dominionie, że spośród 10 kart, które leżą na stole, na przykład 1, 2, 3 może nawet są po prostu słabsze niż karta, która leży obok. Albo w miarę podobne, ale właśnie troszeczkę gorsze. Rzadko się dzieje, że one są tak totalnie, obiektywnie gorsze. Zazwyczaj one są gorsze dla mnie w danej sytuacji, ale wciąż to oznacza, że nie ze wszystkich korzystam. Ja nie o tym mówię. Mówię o tym, na ile ta karta jest ciekawa, coś fajnego wnosi, a na ile jest taka po prostu, okej. Dobra, bardzo długo mówię i bardzo szybko mówię, podsumowując i porównując.
Myślę, że jeżeli nie masz Dominiona, to ja bym zaczął od Dominiona. Ja bym zaczął od Dominiona, który jest po prostu prostszy. Z drugiej strony, intryga dodaje naprawdę sporo. Jeżeli grałeś u znajomych w Dominiona, na przykład grałeś już kiedyś w grę Dominion i chcesz tą grę, chcesz mieć jakby ten system, ten mechanizm gry w budowanie talii, to ciekawy ci będzie zacząć od intrygi. Prawda? Nie wrócisz do kart, które już znasz, czy to tam z widzenia, czy z kilku partii, które miałeś okazję zagrać, ale od razu będziesz miał coś nowego. Jeżeli nie masz, nie jesteś w stanie kupić, nie wiem, jednej gry, bo jest niedostępna, a dostępna jest ta, to tak jak mówię, te gry są na tyle zbliżone, że nie ma dużego znaczenia, którą kupisz, i na tyle różne, że naprawdę ma to sens, żeby mieć oba te pudełka, aczkolwiek chyba jak już masz Dominion, ciekawiej będzie ci kupić jakieś dodatki kolejne, a na przykład do intrygi wrócić, jak już będziesz miał i Złoty Wiek, i Przystań, o których opowiem w oddzielnych filmikach. Podsumowując, tak jak Dominion podoba mi się bardzo, bardzo, tak intryga podoba mi się bardzo, bardzo. Naprawdę. Wróciłem bardzo chętnie do tej gry po dłuższej przerwie i intryga wprowadza trochę rzeczywiście takiej intrygi, trochę ciekawych zagrań między graczami, trochę inne kombinowanie między kartami i inne połączenia. Naprawdę bardzo fajnie to działa, więc ciężko jest tego nie polecić. Jeżeli lubisz Dominiona i chcesz rozwijać tą grę, sugeruję ci bardziej dodatki, ale intryga też cię nie zawiedzie. Wprowadza 25 nowych kart, z czego duża większość to naprawdę bardzo fajne karty. Okej, wypowiedziałem się. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Jeśli chcesz zobaczyć, jakie 10 gier gracze wybrali jako najlepsze gry roku 2016, to kliknij okienko po lewej, a jeśli masz trochę więcej czasu i chcesz posłuchać czy zobaczyć nasze uzasadnienie wyboru złotej gry roku, to klikaj okienko po prawej. Proste, bardzo proste.